Szanowni Państwo, ja byłem na Ukrainie od samego początku tej pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Spędziłem tam kilka tygodni, byłem w bardzo wielu miejscach, począwszy od linii frontu na Donbasie, przez Dnipro, Odessę, okolice Kijowa, ale również zachodnią Ukrainę, Lwów, Równę. W ostatnim okresie spędziłem dosyć dużo czasu w Charkowie i wszędzie tam. To, co mnie osobiście niebywale uderzało, to jest ogromna wdzięczność narodu ukraińskiego wobec Polaków za taką pomoc Ukrainie okazaliśmy. To, że my jako Polacy przyjęliśmy ponad 2,5 miliona uchodźców z Ukrainy, jest czymś absolutnie niebywałym. To jest w ogóle, uważam, że to jest wydarzenie, myślę, wyjątkowe w skali świata. Co więcej, jak wszyscy wiemy, u nas nie powstały obozy dla uchodźców. Ci ludzie znaleźli po prostu miejsce w domach u Polaków o wielkim sercu. I Ukraińcy to wiedzą, są nam wdzięczni, dziękują. Taka rzecz, która dla mnie była niebywale uderzająca, to jest to, że ja wielokrotnie słyszałem od ukraińskich mężczyzn, że oni są nam wdzięczni za to, że przyjęliśmy ich żony, dzieci, matki, ponieważ dzięki temu oni mogą ze spokojnym sumieniem iść na front i walczyć z rosyjskimi barbarzyńcami, wiedząc, że ich najbliżsi nie zginą w zburzonych przez rosyjskie rakiety domach, nie zostaną zamordowani strzałami w tył głowy, albo nie zostaną masowo zgwałceni przez rosyjskich oprawców. Pamiętajmy, że dzisiaj do Polski przyjechały przede wszystkim właśnie kobiety, dzieci, osoby w wieku starszym, w wieku podeszłym. Także na Ukrainie ta wdzięczność jest powszechna. Ponadto my nie tylko przecież przyjmiemy uchodźców, ale też dostarczamy ogromną ilość pomocy humanitarnej. Kiedy byłem w Charkowie, tam dotarł największy transport pomocy humanitarnej organizowany bezpośrednio przez polski rząd. 500 ton żywności trafiło do Charkowa, w tym między innymi do tamtejszego Caritasu. Jednocześnie około 1000 ton żywności trafiło do Zaporoża i zostało rozdysponowane między innymi pośród osób, które uciekły z burzonego, masakrowanego przez Rosjan Mariupola. Na Ukrainę trafia nie tylko żywność, ale też środki czystości, ubrania. Trafia również pomoc dla żołnierzy, kamizelki kuloodporne, hełmy, trafiają samochody terenowe. I na Ukrainie wszyscy doskonale o tym wiedzą. Jeżeli cokolwiek dobrego może kiedykolwiek wyniknąć z tej zbrodniczej na rosyjskiej napaści, to ja mam nadzieję, że to będzie pojednanie pomiędzy narodami polskim i ukraińskim. Nasza historia była oczywiście trudna. Ja sam zajmowałem się tematyką rzezi na Wołyniu. Część mojej ostatniej książki jest poświęcona tej tematyce. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli zbrodnie dokonywane przez Ukraińców. I absolutnie to nie jest tak, że powinniśmy o tym dzisiaj zapomnieć, ale nie możemy stać się zakładnikami naszej historii. To jest ten moment, kiedy możemy tę historię przezwyciężyć, kiedy jest moment na prawdziwe pojednanie, bo jesteśmy bratnimi narodami. Jesteśmy narodami miłującymi wolność, w przeciwieństwie do Rosjan, którzy kochają niewolę i kochają zniewalać innych. Dzisiaj Ukraińcy płacą własną krwią również za wolność nas, Polaków, a my pomagamy im w tej walce. Myślę, że to jest coś absolutnie pięknego i uważam, że to, co się dzieje, będzie z punktem zwrotnym w naszej wspólnej polsko-ukraińskiej historii.